Hej kochani, witajcie w kolejnym odcinku. Jak widzicie, będziemy dziś otwierać przepiękny kalendarz z Glossy Boxa z Wielkiej Brytanii. Udało mi się go dorwać. Słuchajcie, moja siostra znalazła na Black Friday taką promocję, że on kosztował 61 funtów, a przy zakupie zestawu z Karla Lagerfelda i ten zestaw z Karla Lagerfelda kosztował 10 funtów. To była jakaś promocja taka łączona. I mam tutaj też to. Może odpakujmy sobie najpierw to, bo jestem bardzo ciekawa, coś w środku, w tym pudełku i zaraz otworzymy kalendarz. Witam wszystkich, którzy są na premierze. Już prawie ostatni dzień. Jutro będę mieć dla Was, słuchajcie, chyba najlepszy kalendarz, który był w całym miesiącu, mam nadzieję. I już kończymy z tymi kalendarzami na szczęście. Już po prostu miałam dosyć nagrywania pod koniec, ale cieszę się z tego kalendarza, bo ten może być trochę ciekawszy. Dobra, wyciągam to i to jest takie limitowane pudełko. 10 funtów, czyli 60 zł, no nie za mało. Kosmetyki Karla Lagerfelda znajdziecie w Douglasie, podlinkuję Wam na dole. Model CEO. Podobno są dobre. Little Monster je pokazywała, z tego co pamiętam, i jej się podobały. No i tutaj mamy takie coś na wejściu. To chyba też można osobno kupić. Podlinkuję Wam wszystko, co mogę. Może znajdę też dla dziewczyn z Wielkiej Brytanii, żeby mogły sobie zamówić. I napisane jest tu, że to jest jeden z najbardziej takich popularnych, ikonicznych projektantów na świecie. I stworzył z australijską marką Model CO tą właśnie najbardziej ekscytującą kolekcję. Dobra, nie będę czytać dalej, jestem ciekawa tej kolekcji. Okej, okay, i kolekcja wygląda tak i zobaczymy, co jest w tej kolekcji. Pierwsze to jest, ja tak szybko polecę, bo wiecie, bo chcę przejść do kalendarza, szczerze mówiąc. Róż wypiekany. Opakowanie jest, powiem Wam szczerze, takie mocno średnie. Tutaj mamy Long Lasting Liquid Liner, czyli tusz do kresek, zapas tuszy do kresek. Też mam spory po tych kalendarzach. Ten ma dziwny kształt, słuchajcie, bardzo dziwny, dziwaczny kształt. Takie dosyć grubsze kreski nim chyba można malować. Jakąś małą pomadeczkę. No i mam nadzieję, że w przyszłym roku Big Glossy wprowadzi w Polsce kalendarz. Pomadka jest czerwona. Tu już się rozmywa, zobaczcie. W sensie kreski się rozmywają. Zaraz Wam pokażę z bliska. Pomadka jest taka. Widzicie, jak się rozmywa? Zmarszczki? Nie lubię tego. Mamy tutaj też czerwoną kredkę do ust. W ogóle piękne opakowanie, naprawdę pięknie to jest przygotowane. Dajcie znać, czy lubicie tę markę, czy w ogóle używałyście. Trochę się rozwarstwia ten lip liner. I trochę ma inny kolor niż pomadka, co jest dziwne. Jeszcze jedna pomadka chyba płynna. O, taka, to jest fajne. Dzień dobry. Dzień dobry, nagrywam ostatni, otwieram ostatni kalendarz, przedostatni. Co mawiałam, a przyszła? A ja zrobiłem obiad. Jak zrobiłeś obiad? No, przecież nie myślałem, że nic zamawiałeś. Żartuję, prawie zrobiłem. Okej, okay, tak, myślę, że będzie mi troszkę łatwiej otwierać i będziecie wszystko wiedzieć, sorry za to, ale tu przytrzymuje nam 25, przytrzymuje nam te drzwiczki, więc myślę, że tak będzie okej. Okay. To co, otwieramy. Tutaj widzicie, mamy takie oto śmieszne pudełeczka. To nam nie wyjdzie. Dobra, muszą te drzwiczki sobie tak latać. Niestety, sorry. Jedyneczka. I mamy tutaj pomadkę z Narsa. Słuchajcie, pamiętajcie, że to kosztowało 60 parę funtów, czyli około 300 coś złotych. Więc mam nadzieję, że to się zwróci, że to będzie jeden z lepszych kalendarzy. Różowa, płynna pomadka w kolorze immoral, niemoralna. Fajnie, to mi się już podoba. Pierwsze okienko było spoko. Gdzie ono spadło? Dobra, mam nadzieję, że to się nie zamknie. Wkurza mnie, że muszę tak dziwnie do Was tutaj bokiem siedzieć, ale no i nie mam innego pomysłu, żeby Wam całe pokazać. Dwójeczka. Tym kalendarzem naprawdę jestem podekscytowana, mówię Wam. Mamy Nip and Fab Dragon's Blood Fix Plumping Serum, czyli serum. A Nip and Fab jest do twarzy? Tak. Apply to cleanse. Okej, okay, to jest całkiem spore, bo to jest 30 ml, więc nie jest takie malutkie. To było Dragon's Blood, czyli krew smoka, jakbyście chcieli wiedzieć. Trójka jest bardzo ciężka. I mamy świeczkę. Z Yankee Candle. Kurczę, jaki kalendarz! Świeczka taka z Yankee Candle kosztuje 4 dyszki, prawda? I mamy Season of Peace. Och, nie jest to mój ulubiony zapach, ale nie jest zły. W łazience sobie zapalę. Mhm. I czwóreczka. Gdzie jesteś? Czwóreczka. Jest czwóreczka.
Ale fajnie się to otwiera, że tutaj jest ta 25. Jeszcze. Ja lubię, jak w kalendarzach jest 25 okienek, bo to jest takie, wiecie, no, no dają nam troszkę więcej. Teraz czwóreczka. Philip Kinsley Bodybuilding Conditioner, czyli coś do włosów. I mamy sporą pojemność, 60 ml. Powiem Wam, już mi się podoba ten kalendarz, bo mamy duże pojemności. To jest coś, płacimy te 300 zł i chcemy mieć naprawdę super kalendarz w tej cenie. Tak jak Rituals jest fajny, mimo że był drogi, ale był bardzo fajny. To są super kalendarze, tak jak ten Look Fantastic. Duże pojemności, o to chodzi. Ok, piątka. Przepraszam za hałasy w tle, ale Duplo jest w użyciu i nic na to nie poradzę. W piątce mamy MDM Flow Greater Than. Cóż to jest? Tusz? Ale fajny ten tusz, w ogóle jakie opakowanie. Na pewno, wiecie, to nie są kosmetyki bardzo tanie, na bank. Szóstka. No ale niestety nie wysyłali do Polski, ponieważ w Polsce mamy swoje Big Lossy, więc trzeba by po prostu poprosić kogoś, kto mieszka w UK, żeby Wam to kupił. Za rok oczywiście, już nie mówię w tym roku, chociaż może ktoś mnie to wyprzedawał. Kto to wie? Szóstka. Mina The Lip Primer. Takie coś. Lip Primer. To ma jakiś kolor. Hiszpańska firma. Lip do ust, nie lid. Lip. No po prostu taki balsam, rzadki dosyć. Spoko. Czekajcie, bo ja się gubię w numerkach. Jestem tak podekscytowana, że się gubię w numerkach. Teraz siódemka chyba. I... Strawberry Cupcake. Muszę Wam powiedzieć, co do wyrazu cupcake, mam tak mieszane uczucia. Nie wiem, czy znaleźliście już na YouTubie raperkę amerykańską Cupcake. I zawsze jak widzę napis cupcake, to widzę jej po prostu okropne piosenki. Bo naprawdę takie, wiecie, hardkorowe, różne teksty i tak dalej, więc... I teledyski. Więc jak widzę z cupcake, ona mi po prostu zniszczyła słowo cupcake. Masakra, powiem Wam, masakra. Wiecie, co się stało? Otworzyłam wszystkie okienka i przestało mi nagrywać. Więc jest po prostu masakra i dramat i bardzo, bardzo jestem zła. Jestem wściekła po prostu, bo otworzyłam wszystkie te okienka bez Was. I to się wywala i po prostu się tak zdenerwowałam. Dobra, wiecie co zrobię? Otworzę te ostatnie i pokażę Wam, co było poprzednio, bo jestem po prostu wściekła. Chyba skończyliśmy na... Pokażę Wam co było, po prostu, co było w tych okienkach. Mam nadzieję, że się nie powtórzę. Jestem mega wściekła. Mega wściekła. Przepraszam Was bardzo, ale nie zauważyłam, że się nie nagrywa. Już dzisiaj dwa razy mam tę sytuację. Byłam tak podekscytowana tymi rzeczami. Jestem bardzo zła. Dobra, zaraz Wam pokażę resztę. Wiem, co się dzieje dzisiaj. Mam złośliwość rzeczy martwych. Maska z Zelensa. Lecę dalej, słuchajcie. Lecę od razu dalej. Dwudziestce ze Steve Lauren Eggplant. Coż to jest? Coś do ust. Sorry, muszę chwilę ochłonąć, bo jestem tak zła. Teraz Wam pokażę, co było w innych okienkach, ale... Tak wygląda. Coś do ust. O, takie. Kurczę, nawet nie wiem, na czym stanęłam, wiecie? To jest najgorsze przekleństwo YouTubera. Albo jak się mikrofon zepsuje, albo jak się zepsuje karta. Aiko Fat Eye Stick. W kolorze satynowym. Kolor jest taki sobie. Ale fajna koncepcja. Podoba mi się bardzo koncepcja. Sorry, tak przyspieszyłam. Jedynka już była. 21. Z Pixie by Petra. Bardzo fajny syntonik suszający. I mamy tutaj róż w kolorze Beach Rose. O. I otworzę dwa ostatnie okienka. 24. Mamy tutaj Mitchell and Peach olejek do twarzy. On chyba był już w tym Look Fantastic albo podobny. I 25, ostatnie okienko, 25, jakaś paleta, mam nadzieję, że fajna, że mi zadość uczyni to, co się stało. Tu jakiś bałagan z tyłu. Huda Beauty Winter. Winter Highlighter. Wyślę do siostry, bo ja mam już tą paletę. Jest bardzo ładna. Fajnie, że włożyli Hudę mroźna. Mam ją, jest wspaniała, także lecę do mojej siostry. Pozdrawiam Kasię i już Wam pokazuję, co było tu jeszcze. Zanim się wyłączyło. I na nim się stałam po prostu zła. Bardzo ciężki kalendarz. Zobaczcie, takie półeczki. Nieźle to wygląda, naprawdę nieźle. Przyzwoite, dobrze zrobiony. I uważam, że absolutnie, absolutnie wart swojej ceny. Mieliśmy tutaj jeszcze tak, piankę do włosów, oddam mamie, zwiększającą objętość. Mieliśmy Flower Jelly Lipstick, które były pod koniec w numerkach. Mam jedną już z Sephory, mam drugą, zrobimy test na żywo. Tak wygląda wszystko z kwiatek i złoto. Mamy jeszcze krem do rąk.
Mamy paletkę z mła. To tak na szybko Wam naprawdę pokazuję. Mamy, tego chyba nie pokazywałam, primer do ust. Mamy tak, odżywkę do włosów. Mamy z Bare Minerals taki oto serum. Mamy gąbeczkę koniak z węglem do mycia twarzy. Mamy pędzelek Real Techniques, nie wiem czy się nagrał. Co jeszcze tu położyłam? Mamy Lollipops rozświetlacz, który mi się nie spodobał, bo jest złoty, ale zużyję do nóg. Spadł mi pędzelek, taki mięciutki. I to chyba tyle, powiem Wam, że tutaj już nie wygrzebię, co to było. Fajne było to, że w tym kalendarzu było bardzo, bardzo duże zróżnicowanie wszystkich tych kosmetyków. Były do ciała, do twarzy, były do makijażu. Jestem z niego zadowolona, uważam, że jest świetny, za rok sobie go też zamówię. I chciałabym oczywiście, żeby Biglossy w przyszłym roku też wprowadziło taki kalendarz, bo jest świetny po prostu. Duża różnorodność produktów, jak mówiłam, jestem z niego bardzo zadowolona, także teraz muszę posprzątać wszystkie produkty. Przepraszam za ten techniczny problem, ale mam nadzieję, że jesteście ze mną i wytrzymaliście to. Jestem naprawdę wściekła, że tak się stało, ale dobra, już oddycham, jest dobrze. Otworzyłam wszystkie okienka, jest spoko. Jutro zapraszam Was na naprawdę wyjątkowy kalendarz. Jutro, słuchajcie, jutro widzimy się w ogóle troszkę później, bo nie chcę Wam przeszkadzać. W kolacji o 19 będzie premiera filmu. Pogadamy sobie, ja będę z Wami już na premierze, będę już wolna, więc będziemy mogli sobie pogadać. Zapraszam Was serdecznie na najlepszy kalendarz w tego roku, mam nadzieję. I pogadamy sobie o różnych kalendarzach. I dajcie mi znać, co sądzicie o dzisiejszym. To już tyle, do zobaczenia. Do jutra, pa, pa!